Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się taką pierdołowatą, w sumie delikatną sprawą, którą jest oświetlenie pokręteł nawiewów. Akurat tutaj na przykładzie swojej Alfy pokażę. O co chodzi? Chodzi o to, że oryginalna żarówka ma opornik. Jest wlutowany opornik. I teraz tak, temat był poruszany wiele razy na różnych forach Alfy. Ja też szukałem bardzo długo różnych żarówek i pozostaje tylko ASO, gdzie z dostępnością tych żarówek, jak dzwoniłem, jest kiepsko i są bardzo drogie, bardzo drogie. Więc troszeczkę mija się z całym kupowanie nowych, natomiast wsadzenie jakiejkolwiek żarówki, dopasowanie, chociaż jeszcze się nie spotkałem z żarówką, która by mi idealnie pasowała w gniazdo, zawsze tą oprawkę trzeba było troszeczkę przerobić. Ja później pokażę, czym one się różnią, jak je wyjmę. One nie świecą. One bez tego opornika po prostu nie świecą, tak? I teraz, jakie by to auto nie było, tak? Trzeba to wszystko rozebrać, dostać się do tego. Natomiast w moim przypadku, tak jak w Alfie, musimy wyjąć, rozpocząć tutaj całą procedurę od wyjęcia radia, żeby się dostać do tego panelu. I tak, to są klucze do radia, do wyjęcia. One kosztowały 3 zł. Przesyłka 18. Ale warto sobie kupić. Można to zrobić na jakichś drutach. Można to zrobić na jakieś, powiedzmy, nie wiem, śrubokręty, bo tu już patenty różne widziałem. Ja wolałem sobie kupić i mieć spokój. O, mamy. OK. I sobie teraz możemy wyjąć te klucze. Musimy wyciągnąć radio. A u mnie jest z tym troszeczkę zabawy z powodu kurczę przewodów od radia. Pamiętam, że z tym u mnie jest trochę fajnie, to by się było tego pozbyć. Nie wiem, czy mi to tak wyjdzie, ale chyba nie. Nie, tym razem to nie chce wyjść. Poprzednim razem, jak to robiłem, to sobie układałem przewody i chyba niepotrzebnie je ułożyłem, bo teraz nie mogę wyjąć radia. Tutaj niby wychodzi. O, dobra. Właśnie to mi blokowało, nie? A przy okazji, jak to wyjąłem, dobra, później znajdę. Tutaj mi jest to taka to kółeczko. O, wypadło, zaraz znajdę. A tu kółeczka nie ma. Także to kółeczko będę sobie musiał zaraz poprawić. Dobra, wyjmujemy radio, ja sobie całkowicie wypnę. Dobra, radio mamy wypięte. I teraz tak, tutaj panel, mamy imbuska, klucz ampulowy, jaki rozmiar nie pamiętam, ale jest to dosyć mały ampul, no to dopasować sobie, tak? Wystarczy sobie dopasować, wykręcamy jedną śrubkę. Drugą śrubkę. I panel jest na wierzchu. Cyk. Cyk. Żeby łatwiej nam się było tutaj dostać, to jeszcze sobie odkręcimy. Ten górny. Jedna.
I z tym sobie pójdziemy zaraz dalej, żeby to zdjąć. Tutaj są zatrzaski, trzeba je podważyć. Tu już mamy podważone. I mamy dostęp do żarówek. I teraz tak. To jest obudowa z żarówką. Ta żarówka jest bardzo krótka. I tutaj mamy oporniczek. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to przerobić. Bo jedno już przerobiłem. Tu żarówka jest dłuższa. Najkrótsza żaróweczka, jaką znalazłem. Jest przelutowana. I teraz tak, tutaj w porównaniu do tego gniazda przedziurawiłem to, rozlutowałem wszystko, wyjąłem żarówkę, tutaj przedziurawiłem, żeby ta żarówka mi się schowała głębiej, blaszki, wlutowany opornik i to już działa. To było zrobione na próbę, ale to już działa. Więc bierzemy się teraz za kolejne dwie. Pierwsze co, to musimy sobie wylutować opornik ze starej żarówki, ze starej oprawki. Nie mam za bardzo specjalistycznych takich specjalistycznego stanowiska, żeby to zrobić, ale dobra, tu jest wylutowany. O. Oporniczek wylutowany, odkładamy na miejsce. Przepraszam, że w takim bałaganie zrobię, ale no niestety mam troszeczkę, że tak powiem. To sobie roztopimy, dobra. Jest odkryty. Odkryty dzyndzel od żarówki. Tu też jest odkryty dzyndzel od żarówki. Ok. Trzeba zrobić porządek w garażu, na razie nie ma na to ten. Momencik. Dobra. Teraz musimy te blaszki odważyć albo spróbować wyjąć żarówkę. Nie wiem, czy nam już wyjdzie. Może nam wyjdzie, może nam nie wyjdzie. Dobra, żaróweczka nam wyszła stara. I teraz musimy zdjąć te blaszki, nie? Zaraz ją znajdę. Ważne, że wyszła. O, druga wyszła. I teraz co robimy z tym? Żeby nam tutaj weszła żarówka, bo jest jeszcze jedna mała ale. Takie żarówki kupiłem. Osram 1,2 W, oznaczenie BX84D 2351FFX6. I z tych żarówek, o, to oczywiście nie świecą. Musimy wyciągnąć je z oprawki. Ok. Wyciągnęliśmy ją z oprawki. Mamy tutaj przewody, które będą nam bardzo potrzebne. Teraz blaszki ucinamy. Jedna, druga. I teraz tak. Żarówkę mamy naszykowaną. A teraz musimy zrobić miejsce w gnieździe. Na nową żarówkę. Więc najprościej, bo zwierceniem mi się tutaj za bardzo nie chciało bawić. Znaczy próbowałem, szczerze mówiąc, ale nie chciało mi to przejść, nie?
Więc uznałem, że ten sposób będzie najlepszy. No, jeszcze trochę. Okej, to już nam żarówka wejdzie. To sobie zaraz papierkiem zaszlifujemy. A ważne, że już żarówka nam tutaj nowa wejdzie. I teraz tak, wsadzamy sobie żarówkę, a gdzieś do tego momentu wystarczy. Zaginamy sobie o, w ten sposób mniej więcej. Tylko nie ma ostrość. Dobra. To sobie teraz musimy wsadzić momencik. Trzeba uciąć. Chciałbym tylko nadmienić, że jakiś mega świetny w robieniu tego typu spraw to ja nie jestem, ale radzić sobie trzeba, a patent sądzę, że przyda się nie jednej osobie. Możemy to jeszcze trochę zgiąć. Jasno weszło. Jeszcze bardziej. I chyba za bardzo to zgiąłem. Teraz będę musiał rozgiąć. A może i nie. Dobra. Jedna blaszka nam weszła. Teraz druga. Świeżo odnaleziona. Musimy oddolić. Ok. No. Dobra, i teraz tak, żaróweczka jest wsadzona, blaszki są na swoich starych miejscach, a na to, że nam tutaj trochę wystaje, to nieważne. Tutaj mamy druciki od żarówki i bierzemy się za lutowanie. Trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, mamy to. Mamy to. Okej. I teraz sobie musimy wziąć, przymierzyć oporniczek. Dobra. Ups, zapauzuj, muszę go znaleźć. Dobra. Mamy. I teraz to musimy ładnie zlutować. Albo ładnie, albo mniej ładnie. Spróbujemy to zaraz. Tak jak wcześniej wspominałem, wirtuozem lutowania nie jestem. Dopiero się uczę. A mi się łapa trzęsie? Dobra. Z jednej strony jest przylutowany. Teraz z drugiej. Zrobić to samo. Okej, spoko. Powiedzmy, że jest jako tako po japońsku.
Dobra. Zlutowane. I teraz, moi drodzy, tak wygląda, że tak powiem, działająca już żarówka. Teraz sobie zrobię drugą. W trzeciej muszę poprawić blaszkę, bo zrobiłem ją raz na próbę, na szybko dałem inną blaszkę niż ta oryginalna, tutaj. Jakby to wam powiedzieć, urwałem. Dobra. I idziemy sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak należy. Generalnie, jak sami widzicie, wystarczy mieć lutownicę. Trochę cierpliwości, mniej trzęsące się ręce od moich. I da radę. Dobierzemy się za resztę. Mamy już wszystkie trzy zrobione. I sobie je wsadzamy. Jedna działa. Wchodzi. Teraz druga. Weszła. I została trzecia, bez oryginalnej blaszki, która nie wiem, czy wejdzie. Szczerze powiedziawszy, może wejdzie. Jakoś się tam trzymać musi, no. Dobra. Jest dosyć sztywna. Żarówki zmienione, składamy do kupy wszystko. No, patrz, nawet się zmieściłem z tym. Cyk. Dobrze, dobrze. Dobrze, jakby było na odwrót. Zły śrubs, tak sobie wziąłem do tych śrubek. Jest trochę za mały. Czekaj, muszę sobie zmienić śrubs, tak, bo ten się nie nad... A nie, tutaj wziąłem sobie drugi. Zabezpieczyłem się już drugim śrubstakiem. Zbierzemy to. Dobra. To mamy, to mamy. I znowu wszystko do kupy sobie składamy. Ok. Dobra. Yes. Tego na razie nie będę wsadzać, bo spadło mi to kółeczko, także to sobie zrobię później. Ale radyjko już możemy włożyć. Dobra. Ok. I sprawdzamy. Działa, działa. Zrób przybliżenie, może będzie widać, że się świeci. Widać, że się świeci? Widać. Działa. Tutaj już. Widać, że działa. Widać, teraz. Działa. I ta też działa. I tym oto prostym sposobem, nie wydając 150 zł na żarówki, bo mi tyle powiedzieli Waso, razem z przesyłką, za 9 zł, bo tyle kosztują 3 takie żarówki, jak tutaj zrobiłem, możecie sobie sami przelutować i naprawić oświetlenie. Jeśli jest opornik, widocznie musi być. Aż taki dobry na elektryce nie jestem. W lutowaniu też dopiero się uczę. W każdym bądź razie, wiadomo,
Tym bardziej dla chłopaków, gdzie na forum Alfy, na różnych forach Alfy dosyć często się pojawia pytanie odnośnie tych żarówek. Tam na pewno ten film wyląduje, tak żeby każdy mógł sobie skorzystać z tego i jakby co, nie bać się lutowania, bardzo prosta sprawa, tym bardziej z tymi żarówkami, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć, jak to zrobić, tak samo z przeróbką tych gniazd, trochę po spartańsku, ale działa. Dzięki, pozdrawiam, cześć.